dalej, nie wiem, czy ja się... Ile aż trzy można podarować znajomym? A jak imponuje się do ogródka? Dokładnie. Też jakiegoś balkonu? Tak więc myślę, no 20 zł to jest czysta formalność. Kto z Państwa tam 20 zł za taki koszyk? Za taki fantastyczny tor ma tyle pieniędzy, dlaczego za koszyk nie dać więcej? Dokładnie. Tak więc myślę, no 20 zł, że to się skusi do ogródka. Jest? Jest 20 zł od pana. Świetnie. Jest 60? No brawo na panie, naprawdę. Oj, wrócisz pojedynek? Jest, będzie tutaj. Jedzie naszymi seniorami. Będzie to taka minimalna cena. 50 zł. Tak, troszeczkę zaniżona. Nie, 60 zł. Taki. Jest, jest tam, mam. 70 zł. 75. Asiu, mam może zrobić. Dziewczynka, bo może prawo jazdy nie zdaje. Miasta z Wąszyniu i Centrum Kultury, z Wąszyńskim Centrum Kultury. Organizujemy mniej więcej od roku 2008, już troszeczkę straciłam rachubę. W tym roku na ulicach naszego miasta kwestuje około 90 wolontariuszy, którzy od wczesnych godzin rannych, już od godziny 7.30, zbierają do puszek pieniądze. Muszę powiedzieć, że przez te wszystkie lata z radością obserwuję postawę młodych ludzi, którzy z chęcią angażują się w tę akcję. Wydaje mi się, że świetnie rozumieją cel, któremu ta akcja właśnie ma służyć. Też radością obserwuję postawę mieszkańców i z Wąszynia, i całej gminy, którzy chętnie wspierają cele, dla których zorganizowane są kolejne finały. Także w zeszłym roku zebraliśmy dotychczas rekordową sumę ponad 19 tysięcy. Liczę, że w tym roku ten rekord zostanie pobity. I bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wsparcie dla orkiestry, za życzliwość okazywaną wolontariuszom, wszystkim artystom występującym na scenie, wszystkim osobom zaangażowanym w organizację finałów i wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Dziękuję bardzo.